Dzień dobry Państwu. Ja muszę od takiego zastrzeżenia zacząć, że dlaczego ja się tu znalazłem. Otóż znalazłem się dlatego, że jestem i kolegą, i szefem głównego organizatora festiwalu. On mnie nie mógł nie zaprosić, bo byłoby mi przykro po prostu. I wobec tego w ten sposób znalazłem się na tak zwanym śniadaniu mistrzów. Ja oczywiście ta formuła, która bardzo dobrze jakby marketingowo brzmi, nawet gdzieś jest utrwalona, no to ja mam do tego taki dystans i ostatnio zresztą czytałem, wracając z mojej wyspy, o czym jeszcze może powiem, czytałem książeczkę, bo ja nie prowadzę samochodu, więc czytałem książeczkę Kundery, Sztuka powieści i tam właśnie on bardzo dobrze to tłumaczy, że ten rodzaj działalności, aktywności jest tylko takim przypisem do życia i z tego powodu mi się wydaje, że ja żyję w świecie uniwersyteckim, będę o tym chwilkę mówił, o tych moich światach, bo to w połowie dobrze, to w połowie dobrze w każdym z tych świecie, o tych moich światach i boję się bardzo tej właśnie głównie instytucjonalnej celeby. I to jest bardzo istotne jakby, które jest treścią, jakby odpowiedzią, dlaczego w połowie dobrze te nasze wokół uniwersyteckie, wokół instytucjonalne rytuały powodują, że wielu mądrych ludzi zaczyna się relatywizować do różnych przypisów, czyli do jak gdyby ciągłego obchodzenia jubileuszów, występowania. Wydaje mi się, że im bardziej niewyrazistsze są te postacie, tym więcej potrzebują jakby takich zinstytucjonalnych form. Stąd takie szczere skrępowanie. Ale ja wytłumaczyłem, gdyby nie Bartek Brożek, no to oczywiście na żadnym śniadaniu mistrzów bym się ani na tym, ani na żadnym innym nie znalazł. Jedyny mój plus to, że zawsze odmawiam wystąpień publicznych. Nie ze względu na strach, tylko ze względu na to, że bardzo boję się, że uciekamy od rzeczy istotnych. I to jest jakby jeden z tych motywów tego spotkania. Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieliście poświęcić na to swój czas w niedzielę rano i czuję się obecnością Państwa zaszczycony i zakłopotany. Natomiast mi się wydaje, że po nas wszystko ważne to jest działanie. I dlatego mówiąc to, co pewnie Mateusz i tutaj koledzy będą no jakby prowadząc, pytając dlaczego w połowie dobrze, a ja powiem o tych moich światach, gdzie jest w połowie dobrze. Dlatego proszę, szczerze mówię, uwierzyć ten mój dystans. Po nas coś zostaje. My musimy znaleźć potwierdzenie na nasze istnienie w świecie, ale to nie jest epatowanie osobą. I to jakoś jedyną legitymację, jaką mam, to skończyłem świeżo 60 lat i nagle zdałem sobie sprawę, że nie jest ważne to, co ja myślałem, że jest ważne przez całe życie. To jest ten ślad na istnieniu, który odciskamy, jest ważny, a nie my. I dlatego w tych moich światach brakuje jakby refleksji na temat świata prywatnego, rodzinnego, bo nie jestem w stanie tu nic ocenić. Natomiast we wszystkich innych światach mogę powiedzieć, w jakim stopniu jest coś zobiektywizowane i coś na zewnątrz pozostawiamy po sobie. I dlatego jak gdyby im mniej tu człowieka, Kundera ładnie o tym pisze właśnie w jednym z tych esejów, że przecież my nie myślimy, myśląc Kafka, myślimy proces i zamek, a nie o jego listach do Felicji czy Milany. On ma rację, że to ciągłe patowanie osobą zamyka drogę do jakby pozbawia też innych ludzi jakby ich własnej autonomii. I dlatego jeżeli by się udało nam w trakcie tego spotkania z Państwem jakby pominąć mnie, to jest jakby mówienie o tym, co ważne chyba dla każdego z nas, tylko że rozkład pewnych rzeczy w życiu jest różny. No nie mamy takich samych życiorysów i one są tak w gruncie rzeczy nieważne, ale działamy. I każdy z nas zostawił coś, czy zostawia po sobie, bo ja się jeszcze nie wybieram na tamtą stronę, ale każdy coś, jakiś ślad na tym istnieniu wciska i raczej o tym śladzie i o plusach i minusach tych śladów chciałbym tu mówić.
A czy któryś z tych czterech światów dla pana profesora jest najważniejszy, najbliższy, czy one wszystkie są? Właśnie, co to za świat? Pomijając ten rodzinny, o którym nie chcę mówić, bo to jest tak subiektywne, że to jest to żadna deklaracja, tu się właśnie personifikacja pojawia, bo ja. To jest na pewno nauka, czyli ta instytucjonalna nauka i bycie na uniwersytecie, to jest filozofia, którą ja tu odrywam i traktuję jako coś, co jest dla mnie prywatne, bardziej prywatne, już nie instytucjonalne, moje studia, czy moje pisanie wokół filozofii, to jest, a przepraszam za to słowo, biznes, czy praktyka prawnicza i biznes, ja zawsze go lubiłem, ja o tym powiem parę słów, i to jest kolekcjonerstwo i sztuka. To są te cztery światy, w których no, do dziś przynajmniej udaje mi się funkcjonować. Zwykle to jest tak, że jak spotykam ludzi uczonych ze świata, chcę dostać kolejne wyróżnienie lub nagrodę, to ukrywam te trzy światy, żeby się nie przestać być wiarygodnym, jak ja powiem, że jeszcze buduję osiedla, prawda, i jeszcze się zajmuję kolekcjonowaniem, tak dużo piszę i publikuję, przez Bartka znowu, bo ja bym nie pisał, po co? Bardzo mało i jak najrzadziej, to ja się staję mniej wiarygodny, prawda? Ale nie ma ważniejszego świata. To jest jak gdyby to jest szukanie, każdy z nas szuka jakby czegoś jak wentyl bezpieczeństwa, wentyli bezpieczeństwa. I dla mnie każdy z nich jest jakby odsyła do poprzedniego. Nie wyobrażam sobie, no chyba że zdrowie i wiek uniemożliwiłby mi funkcjonowanie. Ja nie chcę powiedzieć, że coś chcę przestać kiedykolwiek robić. Ja uważam, że to jest właśnie niezwykłe, że można funkcjonować więcej niż w jednym świecie. Można się z tym nie zgadzać. Ktoś może być tak skupiony na tym, co istotne dla niego. I ja rozumiem tą fascynację i taką jakby poświęcenie, czy jakby tylko jednej aktywności. To całkowicie doskonale rozumiem. Natomiast jakby ja się czując całkowicie, bo od tego zacząłem, niespełniony, wciąż szukam. Wcale nie jestem pewny, w którym z tych miejsc gdzieś najdalej się nie uda czegoś na tym istnieniu, na tym, co na zewnątrz zrobić. Dla mnie myślenie o tym, że udaje się coś zorganizować w przestrzeni empirycznej, coś zbudować, coś, to jest fascynujące, tak samo jak pisanie jakiegoś kolejnego tekstu czy kolejnej książki. Nie ma jakby tutaj jakiejś hierarchii, które mają być wprowadzone, chociaż wiem, że temperament wielu innych ludzi jest taki, że wolą koncentrować się na jednym, jakby zapamiętać się w jednej formie aktywności. Ja to całkowicie rozumiem i szanuję. Natomiast ja sobie jakby nie bardzo wyobrażam, żebym mógł powiedzieć, że od tej pory pracuję tylko nad fenomenologią nierzeczywistości. To jest taka książka, którą piszę 27 lat. Napisałem 19 do 22 stron, w zależności jak je liczyć. No i jeszcze sobie trochę popiszę. No i być może to będzie esencja czegoś, a jeśli nie, no to zostaje jeszcze parę innych rzeczy po robocie. Mówił profesor o tym przestrzeniem wolności. Jaki typ wolności daje, czy umożliwia każdy z tych światów, każda z tych przestrzeni? Czy one się istotnie od siebie różnią, czy jest pomiędzy nimi coś wspólnego? Ja tego nie jestem pewny, bo przede wszystkim dzięki nauce dysponuję szeregiem instytucjonalnych gwarancji. Bo to jest tak, że bardzo często my lubimy tak się dystansować, no bo żeby nie wychodziło na to, że tak przywiązaliśmy się do akademii, do instytucji, do biura w rozumieniu kawkowskim. Ale te gwarancje instytucjonalne są ważne, bo ostatecznie gdzieś na zewnątrz jestem przede wszystkim profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawda? I kiedyś mój przyjaciel w Szwecji mówił: Jurek, nie rezygnuj z tego, bo utracisz pewną legitymację dla samego siebie. Nie spiesz się z tym, gdybyś chciał w którymś momencie przestać w ogóle funkcjonować w wymiarze uniwersyteckim, bo to jest bardzo ważny rodzaj wolności. Tej wolności takiej zagwarantowanej poprzez przynależność do pewnej instytucji rozumianej będzie jak Uniwersytet Jagielloński i szerzej jak instytucja uniwersytetu i kontaktu z wieloma ludźmi. Więc ci, którzy w jakiś sposób sfrustrowani mówią, że to nie jest istotne
jakoś, ja bym nigdy tak nie powiedział, dlatego że dzięki niemu, no chociaż powiedziałem, nie chcę mówić o sobie, następuje nasze upodmiotowienie. Więc to jest taka wolność czasami przez łzy, ale jakiś rodzaj niezależności, pewne gwarancje, bardzo przyzwoita pensja. Wszyscy narzekają, że na uniwersytecie zarabia się mało, czy zarabia się bardzo dużo. Za to, co ja tu muszę robić, ile ja zarabiam, to ja zarabiam bardzo wiele od podatników, bo nie musiałbym robić nic i zbijać bąki już, no nie wiem, następne 10 lat, bo tyle mam w opłacie i też bym dobrze zarabiał. Wobec tego jest to świetne, podaje mi też gwarancję, że jestem właściwie nienaruszalny. Ile ludzi może politycy czy inni, którzy stale są poddawani oceną. No ja właściwie 60 lat to jest cudny wiek, czy w ogóle wiek dojrzały. Jest dlatego cudny, że można się już przestać przejmować, po prostu. No niestety tak bywa, że jak się jest młodszym, jak się przejmuje, myśli co inni myślą. Ja chcę, żeby myśleli dobrze, ale jak myślą źle, no też właściwie śpię spokojnie, prawda? Trudno, no, taki jestem, nie zmienię się na i uniwersytet to właśnie gwarantuje, taką instytucjonalną. Mam dużo studentów, którzy nie lubią słuchać. Jak nie lubią, nie wiem. To ja się cieszę. A nie mam studentów, jeszcze bardziej się cieszę, bo mam święty spokój po prostu. Więc no, w połowie dobrze, to jeszcze za chwilę, no trochę tak jest, prawda? Co się mamy uwodzić? Ja zawsze mówię, a to późno, mężczyźni, kobiety są mądrzejsze, są bardziej wrażliwe. One wcześniej osiągają tą wiedzę, ale facet cały czas próbuje się z kimś i z czymś ścigać. Cały czas próbuje coś udowadniać. I nagle sobie zdaje sprawę, że połowa ludzi, mniej więcej połowa ludzi macie gdzieś, a druga połowa po prostu cię aktywnie nie lubi za nic, po prostu. Wobec tego, jak to się dojrzewa człowiek, do tego ma się paru przyjaciół i ma się paru bliskich ludzi, no ale to jest naprawdę garść ludzi, a reszta właśnie macie co przeorientowywać i zaczepiać ludzi i mówić, widzi pani, czy widzi pan, jak ja jestem fajny. No a my tak, no niestety mężczyźni mają to sobie, że cały czas usiłują coś udowadniać, po prostu. I wreszcie jak się osiąga, to jest ten też ładnie o tym Kundera pisze, to wczoraj w samochodzie czytałem na przestrzeni Graz 1, wracając właśnie, że bardzo ładnie to pisze, że wiek pozwala na takie osiągnięcie takiego zdrowego dystansu, skoncentruj się na po prostu rzeczach miłych i ważnych, a nie ciągłego udawania, jaki jestem fajny. I wobec tego jakby o tej pierwszej instytucjonalnej gwarancji nigdy bym nie powiedział złego słowa, bo jestem dzięki tym, czym jestem dzięki uniwersytetowi jako instytucji. I mogę tylko powiedzieć, szczerze za to jestem wdzięczny, nie wiem czy instytucji, ale pewnie temu, że jakaś taka decyzja i przypadek spowodował, że tutaj zacząłem, no i to pewnie skończę ten rodzaj aktywności i nie będę już szukał niczego innego. Dzięki filozofii to krócej już. Filozofia daje jedno i myślę, że Państwo, którzy z filozofią macie wspólnego możliwość interpretacji. To jest ta wolność, która jest niezwykła i zawsze mi pomagała żyć. I myślę, że każdemu, kto ma takie otwarcie, taką wyobraźnię filozoficzną, to jest to, że w najgorszej sytuacji zawsze można znaleźć coś pocieszającego, inną interpretację. Coś wydaje się, że jest już zdeterminowane i że nie ma alternatywy wobec tego. I nagle wymyśla się zupełnie, nagle wpływa na człowieka spokój. I nagle się okazuje, że to nieprawda, że nie ma wyjścia z pewnych sytuacji, prawda? To jest ta trauma, jak kończyłem w lutym 60 lat, to nagle zacząłem wpadłem w jakąś obsesję odejmowania, nie dodawania, a odejmowania. Czyli najpierw 70, no nic mi nie wychodziło, 10 lat, rany boskie to mało. Potem zacząłem 75, a coś poszaleć, w końcu całe życie piłem, paliłem, wobec tego będę żył długo, nie? Więc 75, potem 80, nic mi z tego nie wychodzi, wciąż mi brakuje czasu na to odciskanie śladów. Ale nagle znajduje się interpretacja w postaci dodawania. Boże, jak to dużo czasu. Zmienia się punkt widzenia i perspektywa. Ja myślę, że filozofia jest ważna również w moim stosunku do ludzi. Nic nie białe i czarne wobec tego, tylko jest kilka możliwych wariantów. Zawsze jest kilka możliwych wariantów. To nieprawda, że w czymkolwiek jest. Dzięki z kolei temu, nie chcę powiedzieć, bo to słowo biznes, ja zawsze najpierw założyłem w 1987 pierwszą firmę prawniczą,
Potem uznałem, że nie jestem aż tak bogaty, żeby być prawnikiem, no to zacząłem nakładać wydawnictwo, potem firmy inwestycyjne, byłem potem już tylko właścicielem tych firm. Nie. I do dzisiaj chętnie w tym biorę udział w pewnych projektach, ale robiłem i to się przekładało też pozytywnie dla uniwersytetu, robiłem tutaj. Mówię to bez, no ja. Udało mi się coś mądrego dla uniwersytetu, robiąc reformę systemu finansowego, budując specjalną strefę ekonomiczną, rozpoczynając inwestycje w kampusie i rysując go na podłodze w mojej firmie. Więc to są takie rzeczy, że gdybym nie miał tego biznesowego doświadczenia, nie mógłbym w tym świecie działać również jakby autonomicznie, wtedy jako dziekan i jako prawie inspektor, no, prawda? Ale biznes co daje? Biznes daje pieniądze. Po prostu, bo to będzie oczekiwanie wielkiego filozoficznego skrótu, a pieniądze dają wolność, pewien rodzaj autonomii. Nie opowiadajmy, że pieniądze nie są ważne. Zawsze mówię, córciu moja kochana, pieniądze nie są ważne, a tylko małe. Prawda? Duże już zaczynają być sakramencko ważne. Po prostu dlatego, że będziesz mogła żyć po swojemu i będziesz mogła być wydajniejsza w innych światach, bo jesteś niezależna. I jeżeli pytanie, który świat ważniejszy, no to już jest odpowiedź. No nie jest ważniejszy ten, że pieniądze nie są ważniejsze od tych satysfakcji, jak dostaję mail od studenta byłego, czy studentki, od kogoś młodego, kogo oczywiście nie pamiętam, mówi, spotkanie z panem było ważne. Po prostu. Bo to jest taka satysfakcja, jestem próżny, mimo że nie chcę tak bardzo być, to jestem i to cieszy. Ale równocześnie ta niezależność dzięki pieniądzom jest naprawdę istotna. Co polecam młodszym ludziom, żeby nie odwracali się od tego aspektu jakby praktycznego. I wreszcie dzięki kolekcjonerstwu, to o czym pisałem w jedynej książce o sztuce, to jest jakby możliwość zbudowania własnego świata. To jest coś szczególnego, które zaspokaja jakąś potrzebę, no, takiej pewnej nietożsamości przez innych, no bo posiada się dzieła sztuki, posiada się rzeczy, które są, no, unikatowe. Po prostu jest coś, co jeżeli mam wątpliwości co do wartości siebie, do szczególności siebie, mogę powiedzieć, ale zdobyłem pewne prace, ciągi prac, czy coś, co jest istotne dla skądinąd, obiektywnie istotne, ważne, zbudowałem kolekcję i wobec tego coś potwierdziłem, udało mi się kogoś wybronić i dziś już wszyscy będą mówić, że to jest, i to nie znowu ja, tylko że coś potwierdzam obiektywnego, świetny, no ale żeby zbudować kolekcję, trzeba mieć dużą wyobraźnię filozoficzną, ale przede wszystkim jeszcze więcej pieniędzy, prawda? I znowu tak jakby przenikalność tych światów, powiedzenie, który ważniejszy, no cóż mi z kolekcjonowania, to bym kolekcjonował uszkodzone znaki pocztowe, prawda? No, ale uszkodzone są tańsze. Chyba, tak mi się wydaje, albo bym musiał ograniczyć do jakiegoś minimum. Wobec powyższego nie ma świata ważniejszego, no ale oczywiście w połowie jest też... No właśnie, wiem już, dlaczego szklanka jest do połowy pełna. Może teraz profesor zdradzi mi, państwu, dlaczego jednak jest w połowie puste. Jakie są, może nie tyle zagrożenia, co w jaki sposób te światy jednak zniewalają i pozbawiają wolności. Czy jest jakieś takie zagrożenie? Mateusz nie wiedział, o czym ja będę mówił, więc jego pytania są tym bardziej inteligentniejsze niż moje odpowiedzi, za co państwa też przepraszam. Natomiast, bo naprawdę nie widziałem, powiedziałem, no w połowie dobrze, bo tak mi się kiedyś przyplątują się takie słowa czy zwroty. No na pewno, jak chodzi o naukę, to co mówiłem, wolność instytucjonalną równocześnie tworzy formy przymusu. Dla mnie najbardziej nie do zniesienia, ale myślę, że dla młodych ludzi również, dla nas wszystkich ludzi, którzy z nauką są instytucjonalną jakoś powiązani, to różne formy oceniania i to w obie strony. Po pierwsze, że ja jestem oceniana, po drugie, że mnie oceniam. To jest dla mnie psychicznie prawie nie do wytrzymania. Ja nienawidzę pisać recenzji na przykład, a muszę. To przynajmniej muszę. Nigdy nie napisałem spontanicznie recenzji, tylko że
kiedyś dawno dla jezuickiego czasopisma pisywali od przeglądu powszechnego, ale to były takie popularyzujące, wyszła książka Frank, prawda? To były takie mówiące, co ważne i że warto czytać. Natomiast ja nie potrafię, ja potwornie się męczę, jak muszę oceniać negatywnie. Pytanie, czy źle, krytycznie, bo wtedy to jest chyba trochę przyzwoitości we mnie, że ta resztka, którą nie wybrałem przez to, jakby dość aktywne życie, że ja po prostu nie znoszę oceny, nie mam prawa oceniać nikogo. I to jest męka. Na szczęście dzisiaj moi znakomici współpracownicy mogą oceniać już studentów. Ja już prawie nie muszę tego robić. Ty jesteś dobry, jakie fajne dziecko, jakie miły dzidziuś. Ja tego nienawidzę, jak również negatywnie. Czasami tej instytucji muszę oceniać negatywnie, bo dostaję. Po prostu nie mogę powiedzieć, nie napiszę oceny habilitacyjnej, doktorskiej czy profesorskiej, bo mi się nie chce, nie wypada po prostu. Oceniać muszę. I druga to bycie ocenianym. Ocenianym niepotrzebnie. U nas istnieje ten takie natręctwo ocen. Nie wiem, czy to jest wszędzie, bo nie mam aż takich doświadczeń, największe z Niemcami, ale że istnieje taka jakaś u nas. Może tylko w Polsce, ale nie wiem, nie chcę jakichś głupich uogólnień robić. Wszyscy muszą wszystkich oceniać. My nie możemy wyjść czegoś nie oceniając. Nie możemy się zadowolić czym. My musimy przejść do końca. Jeżeli już nawet obiadek był pyszny, deser świetny, to w talecie było brudno. Zawsze jest coś po prostu. Zawsze jest coś, ja tego też nie wytrzymuję. Ja wolę nie mieć nawet dobrej oceny, tylko. Bo przecież zwykłym gestem my się komunikujemy, my już wiemy. To jest, ja to często się śmieję, to jest ten świat uniwersytecki, ja się tak śmieję często, że jeżeli przychodzi do mnie mój kolega uniwersytecki, mniej więcej równolatek mój i mówi, że jego Zośka, no ta żona, prawda, którą ja znam, jest bardzo miłą kobietą, to ja wiem, że on ma kochankę po prostu, no po co mi to mówi? No co ja interesuję się, czy oni uprawiają jeszcze seks, no, czy to jest moja sprawa, prawda? I tak samo tutaj ktoś natrętnie wciąż próbujemy się nawzajem oceniać, prawda? My możemy tą akceptację współdziałać w wspaniały, kreatywny sposób, czego dowód jest Fundacja Kopernika, czyli Helen Wrożek, ci panowie tu, który parę osób potrafiło zrobić jakoś niezwykłą. Nie ma sensu oceniać, pewnie jedne spotkania są lepsze, drugie gorsze, jak na przykład mówię to. Ale po co my zaraz oceniać? Po co my musimy tą i ta potrzeba i zależności hierarchiczne i to zmuszenie przyjęcia tych zasad, tej etyki kampusu, jak ja nazywam, to za Kapuścińskim odróżniam kampus i plan, prawda? To jest taka etyka bezwładu, strachliwa, niespokojna, ciągle poczucie dowartościowania. W nocy dostaję telefony, jak wypadłem, Jurek. A później mnie to obchodzi. No, nie wiem jak. Co ja się mam nad tym zastanawiać? Na szczęście nie muszę cię oceniać, zresztą w ogóle nie byłem, więc jeszcze do tego nie i to jest pierwsze, że jest w połowie. Mogłoby być tak fajnie, a jednak nie jest. Mogło być tak sympatycznie, tylu mądrych ludzi, wspaniałych, również młodych ludzi, wspaniałych, ale wprowadziliśmy sobie reżim kampusu, jakieś porządki, celebry i to z tym mi jest ciężko, po prostu. Ja nie boję się otwierać, o dziwo, proszę Państwa, listów Urzędu Skarbowego i Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, mam ich zawsze więcej niż listów uniwersyteckich. I zawsze tam jest coś miłego w tych listach, znaczy możliwego do za, niż takie coś, że ktoś pryncypialnie dzwoni w nocy i mówi, ja się z tobą nie zgadzam. I już mi zaczyna chodzić gęsia skórka. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o filozofię i tą, no to jest kolejny. Fajnie jest, że jest alternatywa. To wspaniale, że mamy naprawdę filozofia jest cudowną rzeczą. Możliwość interpretacyjna, interpretacja właściwie bezgraniczna, ale ten nadmiar wolności powoduje, że o trzeciej natręctwo w nocy dalej nie śpisz. No mam alternatywy. No i za chwilę umrę z wycieńczenia przy tej swojej wolności wyboru. Po prostu praktyka prawnicza i biznes, no to jest popadnięcie we władztwo rzeczy. Zmusza do przyjęcia zasad, którymi rządzę. No i w ten sposób mam 6 telewizorów,
dwa samochody, nie mając prawa jazdy. Prawda, mogę go podepchnąć, jakieś luksusowe auto pod uniwersytet, żeby pobrać im na nerwach, prawda? No ale przecież nie przyjadę. Posiadam, nie wyobrażam, mam kilka domów, chociaż nie opuszczam właściwie swojego pokoju, bo mam różne takie swoje lęki. I nagle się okazuje, że mamy nadmiar rzeczy, po prostu. Nadmiar rzeczy, no to oczywiście pomagają nam partnerki życiowe. Mamy w moim przypadku ta sama kobieta wytresowana, 37 lat zakupów, no zobowiązuje do dalszych, prawda? I wobec tego nagle się okazuje, wtedy człowiek myśli danej głoski, że tak miał normalną pensję uniwersytecką, 7 000 zł i wreszcie zaczął liczyć, mógł powiedzieć, kochanie, nie możesz sobie kupić 177 pary but, bo one się już wysypują z szafy po prostu, bo człowiek nie jest to nogą. No, natomiast kolekcjonowanie to też jest to fajne do któregoś momentu, bo albo masz obsesję, rany boskie to jest fajfus, czyli falsyfikat. Nagle odkrywam to w nocy, biegnę, świecę w światłach całym domu, myślę, nie, nie, to nie jest prawdziwe. Przewalili mnie na duże pieniądze, to jest jedna z tych, ale też zaczyna się tak robić duża ta kolekcja, że zaczyna się człowiek stawać jak gdyby no, takim trochę spółrzem we własnej kolekcji. 16 systemów alarmowych, których ja nie umiem ani włączyć, ani wyłączyć. Całą noc odwołuję alarmy, złudzone fałszywie, dlatego że chciało mi się sikać, a więc w połowie domu i 3 firmy pędzą do mnie na sygnale, prawda, żeby mnie odbić z toalety. Jest taka granica i to jest też nieprawda, ktoś mówi o takim, że tak piękne i wykwintne to jest. Tutaj obraz mi spękał, tutaj grafika zmieniła kolor, bo akurat wisiała w słońcu i zmieniła kolor, albo pojawiła się żółta plama na Makowskim, no bo naświetliło słońce Makowskiego, a miała być trzywasodowa, no ale nie była, prawda? Tutaj i wobec tego to też jest nieprawda, że jest tylko dobrze, bo w którymś momencie ostatnio wykonałem ruch w drugą stronę, sprzedałem jedną z cennych moich kolekcji, jedną z subkolekcji. Czułem taką radość, moja żona miała łzy w oczach, chociaż nigdy sztuką się nie interesowała. A ja się cieszyłem, że wreszcie tak jakby znowu wyskubałem sobie trochę wolności, że przynajmniej mi już tego nie zniszczą, nie ukradną, nie wyrzucą nad Rudawą, prawda, żeby pozyskać cenne ramy po prostu. Ja się cieszyłem nie dlatego, że potrzebowałem pieniędzy, tylko dlatego, że już czegoś nie mam, więc to jest dwie strony. To nie jest prawda, że to jest tylko w jedną stronę, żeby jakby ta inwent, boję się wejść na górę, bo tam grasował mój konserwator, a na górze jest galeria w takim dużym domu, wiele za dużo, dwie osoby. Mają walkie-talkie, czasami się widuje nawet z żoną, ale nie przy obiadach, prawda? Bo tam było malowanie i boję się, że jak wejdę, dostanę zawału serca, bo on miał wszystko zdjęcie na powrót podwiesić, zrobić inwentaryzację. Wiem, że będą jaja, jak dzisiaj wyjdę po spotkaniu z Państwem i zacznę się strasznie denerwować. Więc to jest wolność do połowy. No, wolność na pewno, no bo ma się coś szczególnego, bo dobrze jest żyć w pięknym świecie, no tuż po wierzeniu. A z drugiej strony no jest pewna określona cena za ów świat. No i teraz jest jakby tyle. A czy w którym z tych światów pan profesor na tym etapie wyznaczy sobie jeszcze jakieś cele do zrealizowania? W żadnym żadnym. To jest przynajmniej na koniec. To najpierw miałem określone cele. To znaczy takie właśnie dorastanie. No faceci podobno do śmierci, do pierwszego wylewu, bo potem już nie wiedzą, że dorastają, prawda? Że ja miałem jakby coś chciałem, prawda? Teraz nie to, że nic nie chcę, ale nie mam żadnego celu w tych światach, po prostu. Może po południu zadzwonię do spadkobierców pewnego artysty, no sprzedałem, zarobiłem kupę kasy, to co, pora by coś kupić, no bo znowu jestem na głodzie, to oczywiste. Zadzwonię po południu albo nie zadzwonię, po prostu, ale nie mam celu, że jak coś chcę więcej, czegoś mniej, że sam się ograniczę w jakiś sposób, nie wiem, to wreszcie jest, to jest to, co ja nazywam chyba poszukiwaniem
równowagi, a to, co znowu za Kunderą, który mi po tej głowie, bo to ostatnia książka, ja czytam dużo, ale nie za dużo też. To jest tyle, co jak mówi bardzo pięknie Kundera, żeby próbować w tym wszystkim usłyszeć śmiech Boga. I to, co on pisze, bo to trochę za nim mówię, ja też zawsze byłem i jestem przeciw agelastom. To jest słowo, od Kundery to wziąłem, z wczoraj. Słowo pochodzenia greckiego wprowadzone do języka nowożytnej literatury przez Franciszka Rablo, oznaczającego kogoś, kto się śmieje, kto się nie śmieje, kto nie ma poczucia humoru. Ono pomału wyszło z użytku. I to, co pisze Kundera, nie ja. Nie usłyszawszy nigdy śmiechu Boga, agelaści tkwią w przekonaniu, że prawda jest jasna, podobnie, że to, co dobre i złe, jest jasne, że wszyscy ludzie winni myśleć to samo i że oni sami są dokładnie takimi, jakimi się sobie wydają. Ale człowiek zostaje indywidualnością wtedy właśnie, gdy traci pewność prawdy i dobra i jednomyślne uznanie przez innych. To jest jakimś błędem, ale to jest jakby esencja tego, że jakby ja już mówię, bo to był do tej pory Kundera. Śmiejmy się, cieszmy się, bądźmy dumni, a równocześnie kpijmy z własnej historii, tej indywidualnej, nie z kolekcji, nie z budowanego domu, ale z siebie samych w tym wszystkim. Śmiejmy się z własnych światów, z własnych sukcesów i porażek. Słysząc poprzez własny również śmiech samego Boga, wznieśmy się ponad niezliczone, jedynie słuszne teorie agelastów, a wówczas to, że tylko w połowie jest dobrze, będzie nam całkowicie wystarczać. Taka jest to taka patetyczno-filozoficzna, nie chcę powiedzieć konkluzja, ale ja myślę, że ja już mam wiele więcej do powiedzenia, że ja naprawdę wtedy, kiedy my się zaczynamy dystansować do tego wszystkiego, i to jest jakby odpowiedź na twoje pytanie, to wtedy, kiedy zaczynam mieć ten dystans, czuję tą wolność w połowie, jakby przeżyto. To jest pozytywne, że nie ma celu, że nie wolno, to mogę młodszym koleżankom i kolegom powiedzieć, bo ludzie starsi są już uformowani, to jest już jak gdyby pewne decyzje zapadły, tak czy owak, ale nie co do celu. To jest jakby pytanie, co chcesz więcej? Nie wiem, ja chcę jutro zrobić, mieć następny dzień i staram się nie mówić, że chciałbym coś więcej, czy coś mniej, nie daj Boże, nie wiem, się zobaczę, prawda, nie, skąd mam to wiedzieć. I myślę, że to jest, a nie wiem, czy mądrość, bo na pewno nie żadna mądrość, ale w stosunku do młodych, ambitnych ludzi, których ambicji się często mnie martwią, martwią mnie jako przyjaciela, opiekuna, jako kolegi, że te ambicje do niczego w końcu, no zobaczyć. Co się uda? Są takie przestrzenie, w których może udać się wiele, a może nie udać się nic. I co z tego? No dokładnie nic. Pewne rzeczy musimy wykonywać, żeby się podtrzymać przy życiu, prawda? Ale cała reszta, no to jest jakby... I to jest na pewno jakby po tym wszystkim, ja kiedy nie mówię, że jestem minimalistą, czy to ma zaznaczenie słowo, jeżeli się coś da zrobić więcej, to warto zrobić więcej. Jeżeli napotykam na opór agelastów, tych właśnie, którzy mówią coś wolno, a czegoś nie wolno, oni mają już swoją teorię, oni już coś sobie porozstrzygali, są tak zasadniczo poprawni, to się wycofuje. A na co? Już nie, to teraz nigdy tego nie potrzebowało. Dobrze jest mieć wiele, jeszcze lepiej nie mieć tego wszystkiego. Więc dopóki jest ta równowaga i dopóki się jest nam z tym wszystkim dobrze, to dobrze. Ja zaczyna być, i to jest, nie wiem, czy to jest głębokie, nie jest, ale prawdziwe. Ja tak strasznie dużo, że ja to wiedział 30 lat temu. No to pewnie byłbym już degeneratem, nie żyłbym od 20 lat. No więc to jest inna sprawa. Tego nie wiem, czy ta wiedza wcześniej by mi pomogła, czy nie, żeby bardziej się, żeby się mniej przejmować. Po prostu. Nasze spotkania nazywają się śniadaniami mistrzów, więc może porozmawiajmy trochę o roli mistrzów, w którym z tych światów. Czy miał pan profesor kogoś w swoim życiu, kogo mógłby nazwać swoim mistrzem?
Ja miałem ludzi przyzwoitych, bo mi się wydaje, że nie nic taki jak mistrz ani w jedną, ani w drugą stronę nie istnieje. Po prostu, że to jest taka potrzeba podtrzymywania się na duchu bez nóżek. Po prostu. Miałem wspaniałego opiekuna naukowego tutaj w Kartagenie żyjącego, że dawna Opałka, profesora Opałka, bardzo przyzwoitego i mądrego człowieka, który miał mniej więcej taką zasadę, taką antymistrzowską zasadę, no chociaż lubiał, miał słabość do jubileuszy. Organizowaliśmy mu co 6 miesięcy. Ale no, akurat nie zmienia mojej oceny. Bardzo przyzwoitego, który mówi tak, że dobremu to można takim mistrzowskim działaniem tylko zaszkodzić, ograniczając go i wciskając nie w jego buty, a złemu się i tak nie nastanie. Znaczy nie mniejszemu, rozumiecie Państwo, pomoc. I to był po pierwsze, to był Opałek, a po drugie to był Artur Kaufmann w Monachium, u którego pisałem habilitację, niezwykłej przyzwoitości, niezwykły człowiek. Niemiecki Żyd, który służył w Luftwaffe, wspaniały opiekun, człowiek otwarty, ciepły, dobry, który nigdy nie narzuciłby czegokolwiek. Więc mi się wydaje, że relacja mistrz-uczeń według takiego językowego ujęcia oznacza pewną zależność, pewną hierarchię, przeciw której szczerze jestem. Wszystkie moje kontakty z tymi młodszymi, bo mówię teraz przechodzę niżej, wymieniłem dwie osoby, bardzo życzliwe, które odegrały w moim życiu ogromną rolę, pozytywną i nigdy nie odczuwałem, nie w takim sensie braku szacunku do nich, ale bardziej przyjaźń czy koleżeństwo, czy taką jakoś akceptujmy się takimi, jakimi jesteśmy, bo się nie odmienimy. Więc jeżeli uwzględniać cudzą indywidualność, a akurat miałem to szczęście, że już pod koniec swojej aktywności na pewno grupę fenomenalnie zdolnych ludzi wokół siebie. Nigdy bym nie powiedział, że ja odgrywam rolę jakiegokolwiek mistrza. My po prostu możemy kolaborować. Jak powiedział Marquez bardzo pięknie, staruszkami nie są ludzie w jednym z opowiadań w podeszłym wieku, ale ci, co na czas nie wsiedli do pociągu swoich dzieci. Więc jeżeli to dzięki nim się odmłodziły, więc to nawet bym powiedział, a ty, dokładna relacja jest w drugą stronę. To oni raczej bliżej mnie ściągają do siebie w tym pozytywnym sensie. Poczułem się młodszy, poczułem się jeszcze poczętny. A nie to, że nic nie mam innym. W tym sensie właśnie to od tego zacząłem, na tym przynajmniej tą taką partię formalną bym skończył. Ja nic nie mam Państwu do powiedzenia ponad to i dlatego to jest mądre, co już wszyscy wiedzą. No młodzi ludzie mają inne akcenty. Jestem tego pewny. Nie ma mowy, bo są młodzi. Ale nie ma żadnej relacji i to mówienie, on jest mistrzem. Nie ma, no jakieś takie moje podejście przeciw, ale również to dotyczy, nigdy fascynowałem się poszczególnymi rzeczami, ale nie ludźmi. O to jest ważne, bo tego zacząłem. Fascynujmy się w jakimś etapie, no dzisiaj ja nie wiem, czy osoby zbliżone do mnie wieku, czy dojrzałe, byłyby dzisiaj w stanie czytać Kafkę, który odegrał dla mnie rolę olbrzymią. Próbowałem raz po 30 latach czy 40, nie byłem w stanie przeczytać nawet stron, prawda? Dla mnie ważne są pewne dzieła, pewne efekty i kompletnie mnie nie interesują, ludzie interesują mnie ci, z którymi jestem w fizycznym kontakcie, przyjaciół, ludzi, z którymi kolaboruję, ludzi, którzy mnie wspierają. Natomiast nie ma. Ja uważam, że jakby dlatego te moje zastrzeżenia nie z grzeczności, a jaki tam ze mnie mistrz, jaki chce być fajny, usłużny. Nie istnieje nic takiego, to jest zaciemnienie bytu, żeby to Heideggerowsku powiedzieć. To jest obrażanie innych, po prostu. Każdy ma własną autonomię i każdy ją musi do swojego dowodzić. Oczywiście w pewnych realnych sytuacjach mogę pomóc, ale nie intelektualnie, bo to byłoby naruszenie integralności. Ja mogę pomóc instytutowi, komuś mogę wesprzeć finansowo, a komuś innemu załatwić stypendium. Prawda, to mogę. A czy to jest relacja mistrzowska, przecież to może zrobić urzędnik. Powinien w gruncie rzeczy. Natomiast, jeżeli ja kogoś szanuję, to on jest partnerem, jak kogoś nie szanuję, tylko nie chcę w swoim świecie, bo na cholerę mi, to ktoś powiedziała taka starsza pani, nie chcę wymieniać, bo jesteśmy w każdej bardzo mądra, która powiedziała, wiesz pan co, najbardziej to mi żal czasu straconego na byle jakie znajomości, więc byle jakie znajomości my tak nie chcemy. Natomiast te wartościowe, to ja będę hierarchię sobie ustalał, może jeszcze podrzędności. Ten jest mądrzejszy, a ten już jest o 12% głupszy ode mnie, prawda?
wobec tego będę autorytetem, a z tym jestem gotów siedzieć w tym samym fotelu nocy. Więc wobec tego mnie się wydaje głęboko i szczerze, że porzucenie, ja wiem, że to jest antyuniwersyteckie, bo tam jest właśnie hierarchia, głęboka potrzeba hierarchii. Bez niej wydaje się, ta instytucja nie może obejść. Ja uważam szczerze, najgłębiej, jak to mogę mówić, albo mam z kimś kontakt, albo nie mam, albo się z kimś zamienia jedno zdanie i się rozmawia do końca życia już tak samo. Dwa lata kogoś nie widzę i zaczną od zdania, czy on zaczyna, czy ona zaczyna od zdania, które dwa lata wcześniej skończyliśmy, albo z kim dam się 30 lat i nigdy nie zdołamy odbyć jednej rozmowy. I to jest też jakby nie ma takiej relacji. Nie powinna, a jeśli ktoś ją zakłada, to zakłada, to jest niebezpieczne. I tyle. Panie profesorze, a jeśli chodzi o tą inną przestrzeń, jaką jest sztuka, czy może tam jest miejsce na taką relację mistrzowską, ale niekoniecznie w sensie takiego styku fizycznego, że ktoś wychował kogoś i ktoś przyjął od kogoś standardy, ale czy jest miejsce na to, że w sztuce uważamy kogoś, kto mógł żyć kilkanaście nawet wieków temu, czy w zupełnie innym miejscu świata, za swojego mistrza, od którego przejmuje po prostu jakieś wzorce. Czy jest tam taka możliwość, czy to też jest, mówiąc takim językiem potocznym, ale chyba odpowiednim, pizz po prostu, kiedy ktoś mówi, moim mistrzem był, nie wiem, Da Vinci. Ja myślę, że ja nie wiem, bo ja tak dokładnie bym tych wszystkich relacji nie śledził. My się oczywiście sugerujemy przeszłością, raczej dziełami, a nie ludźmi, bo proszę zauważyć, od tego zacząłem i tu się tego trzymam. My się sugerujemy dziełami. Wielu artystów inspirowało się pracami innych artystów. To jest tak samo jak w literaturze, w sztuce i w nauce, można powiedzieć, że wszystko już było. Prawda? Jak się dobrze poszukać, to my wszędzie już mamy jakieś, prawda, ślady zostawione przez innych, znakomite, ponadczasowe. Ale mówimy o dziełach. I ktoś, kto się sugeruje pracami czy dziełami, to przecież nie osobą. Artysta nie naśladuje Leonarda da Vinci i zapuszcza taką samą brodę, tylko po prostu jakby próbuje malować w podobny sposób, czy próbuje rysować w taki sam sposób, prawda? Że uczy się iluż od Van Gogha, Balthiza, czy Balthusa, jak to woli wymawiać, no nikt nie ukrywali, że oni się uczyli na starych pieśniach. Prawda? Że oni nieskończoną ilość godzin spędzili w muzeach, rysując ze starych mistrzów, no ale dalej rysowali przecież obrazy, a nie tych gości, którzy się rozłożyli już w międzyczasie, byli zasugerowani dziełem. Więc mi się wydaje, że tej relacji tutaj tak rozumianej personalnie też nie ma. Tym bardziej nie ma, bo ona jest często dalekich odniesień. Nie ma jednych zwykle w sztuce źródeł inspiracji dla tych ważnych artystów, a zawsze jakieś są. Nie ma mowy, bo gdzieś podświadomy, bo jest to samo z naszym pisaniem. Nikt nie może powiedzieć, że napisał coś absolutnie pierwszo oryginalnego i świeżego pierwszy raz, a potem się otwiera, ja tą moją książeczkę Fenomenologia Nierzeczywistości, którą piszę i piszę, i może nigdy nie napiszę, może za pół roku, to nagle odkrywam, że po tych 22 latach i poszczególnych zapisków, nie chcę powiedzieć jakichś złotych myśli, bo nie są złote, takich ważnych skojarzeń, to teraz cały czas przez te lata dopisuję przypisy, bo odkrywam te same myśli. Naprawdę nie ukradę. Mu nagle otwieram paryski splin i to samo dokładnie zdanie znajduję u Baudelaire'a i tak bez końca. Robię przypisy, że podobną myśl wypowiedział ten, podobną myśl. To wszystko już było i to jest zresztą też pokazuje dekonstrukcję relacji mistrz-uczeń. No bo co innego, jeżeli pierwotnie czytam coś, inspiruję się i opisuję, tak jak cytuję Kunderę czy parafrazuję fragment, a co innego, jak ja ekspost widzę Rany Boskiej, to ktoś inny powiedział, a wyjdę jeszcze na jakiegoś nędznego plagiatora z Małej Polski, prawda? I dopisuję bez końca, jeszcze z 10 lat już przy wszystkich moich ważnych myślach będzie przypis, że to kto powiedział, kto inny. I mi się wydaje, że z malarstwem jest bodaj tak samo i ze sztuką, i z literaturą, że jest cały czas walka o znalezienie choćby małej przestrzeni do własnej autonomii. Ale relacja ludzi ważnych, no, no istnieje, to nie ulega żadnej kwestii. Ale było. A panie profesorze, wiemy, dlaczego szklanka jest do połowy pusta, dlaczego pełna, jak sobie z tym radzić?
to znaczy dystansem ironią, jak ja to rozumiem. A jak zaczęła się przygoda z tymi czterema światami, czy czterema wymiarami? Czyli osobista przygoda pana profesora ze sztuką, prawem, filozofią, uniwersytetem. Jakby po kolei, no ja chciałem iść na filozofię i polonistykę, no ale jak się... Najpierw moja wychowawczyni w kolejnym liceum, bo z kilku mnie usunięto, nie wiem do dziś za co, usłyszała, że ja w ogóle chcę iść na studia, to pani, która miała mało wdzięczne literackie nazwisko Melania Bobek i była pozbawiona poczucia humoru, śmiała się tak długo, że ja się wybieram, posądziła, że miejsce u szewca jest jedynym wartościowa praca, w którym powinienem się znaleźć. To zmusiło mnie do pewnej refleksji, że ja z czegoś, jak pochodzę z niezamożnej rodziny mocno, muszę żyć i wtedy wybrałem prawo. Postanowiłem, że najpierw skończę prawo, a potem filozofię, a potem się zobaczy, że tą filozofię zostawię sobie, no ale jako filozof znowu wrócę do szewca, to jest z całą pewnością nieuchronne. I tak się zaczęły te wybory pierwsze. Po pierwsze całkowity brak wiary, że ja mogę w ogóle studiować. On nadaje się raczej do jakiegoś zakładu z zamkniętym rygorem, a nie do studiów. I chciałem jakiś rodzaj przekory, jakiś rodzaj buntu, że ja jednak nie jestem aż tak zły czy zdeprawowany. I zaczęło się to prawo. Faktem jest, że nadaje w ogóle nie chodziłem na zajęcia. Na szczęście mogłem dzięki niezłym wynikom, bo teraz wszyscy młodzi ludzie studiują według systemu punktowego, ale wtedy tak nie było, wprowadzali system tak zwanych studiów indywidualnych, więc się załapałem na to. Strasznie mi się te studia nie podobały, mnie straszliwie nuciły. Na wykłady przychodziłem na minut 4, żeby ustalić grupę, z którą udam się do Barcelony, a potem do Rzeczka. Na cały tydzień już po prostu, żeby nie siedzieć na tym, nic mi się nie podobało na tych studiach. Uważałem, że były nudne i marne. Wobec tego znikłem na 4 lata, a potem się otwarła możliwość dostania asystentury w wysokości 3/4 etatu, od których miałem 5 lat, jako taki system. I dzięki życzliwości właśnie wspomnianego duopolka znalazłem się asystentem na kilka lat na 3/4 etatu. A równocześnie podjąłem studia filozoficzne, na które chodziłem. Były w różnych odsłonach, to był inny trochę skład niż dzisiaj, odsłonach, i które jakby rzeczywiście przestudiowałem bardzo solidnie. I to był jakby taki początek, no gdzieś tam miałem tę pensję, dorabiałem najpierw jako student korepetycjami, potem miałem jakieś nadliczbówki, żeby jakieś te minimalne grosze zarobić. Jeśli chodzi o sztukę, to jest ciekawe, że zawsze, po co pisałem w książce, szczerze, miałem jakąś magię sztuki, jako małe dziecko chodziłem i kupowałem za jakieś grosiki katalogi księgarni wtedy radzieckiej na rynku. Chodziłem do muzeum, kiedy się nie płaciło. Dlaczego? Nie wiadomo, bo w domu moim rodziców wisiały tylko dwa oleodruki Matka Boska i Chrystus, prawda? Więc nie było żadnego zaplecza jakby. Nie wiem i tego nie potrafię objaśnić. I zawsze nie powiem marzyłem, tylko patrząc na pracę w muzeum, no po prostu niektóre mi się nie podobały, niektóre bardzo. Pomyślałem, jak to było wspaniale mieć kiedyś takie obrazy. Więc to jest pierwotne. O ile rozumiałbym te decyzje związane z tym promowaniem się, no bo po prawie można w moich czasach było zostać albo na uczelni, albo te najbardziej pożądane zawody. Wówczas no to było na 60 lat, łatwo policzyć, prawda? Kawał czasu temu, albo aplikacja sędziowska, albo aplikacja adwokacka. I to były trzy kwalifikowane, bo była oczywiście prokuratura, ale to było wraże, no to był inny czas i tam nie szli, no albo jakieś inne. No do notariatu wtedy, bo potem był boom na notariat, to szły takie tylko panie, które miały takie grube okularnie, były brzydkie. Pierwszym wyjątkiem była moja żona, dlatego się z nią ożeniłem, że będzie oddał jej pieniądze i kobieta ładna. To już bardzo racjonalne, zobiektywizowana, poprawna decyzja. Natomiast tak to było, natomiast ze sztuką nie mógłbym powiedzieć, dlaczego sztuka i skąd takie, że stałem przed tymi obrazami jako 12-latek i jak miałem parę groszy, to kupowałem Picassa, albo czy innych tam na rynku, były dobrze wybrane, były bardzo tanie.
Tego nie wiem. Jeżeli chodzi o biznes, to się zaczęło, pierwszą firmę założyliśmy z grupą później bardzo prominentnych tutaj działaczy politycznych w 1987 roku. To nie zadziałało. Ja pojechałem do Monachium, oni poszli organizować nowe państwo. I jakby druga w 1990 roku już zadziałała jako normalna. Ja przyjechałem z Niemiec po tej tak zwanej habilitacji niemieckiej, miałem dwa wyjścia w 90 roku. Albo się pogodzić z tym, że jest nowy zupełnie czas i zastanawiać się, co dalej z tak pięknie rozpoczętym życiem. I najpierw miałem pod Jordanowem, tam miałem taką malutką prałeczkę mieć kupić tam, że będę sobie tam siedział, przyjeżdżał na czyli coś sobie dupał. Ale znaczy naukowo tam, taki nagle pomyślałem, że Heideggerem, tylko góry niższa, nie? Ale okazało się, że chwalić Boga siadłem przy tej maszynie, czy już pierwszym wtedy notebooku i przez pół roku nie napisałem ani zdania. I to było oszczerzenie, myślałem, nie, trzeba się zainteresować realnym życiem, czyli tym, co się zmienia. Założyłem pierwszą czy drugą firmę jako kontynuację tej pierwszej. Oczywiście ze mnie był taki prawnik jak, no bo skąd miałem, filozof prawa, który napisał o interpretacji hermeneutycznej habilitacji w Monachium. No więc założyłem tą, byłem prawnikiem, byłem po habilitacji, mogłem się wpisać, no ale oczywiście się zacząłem uczyć tego nowego jakby systemu i zacząłem mnie to wciągać, prawa. I zacząłem, przez chwilę nawet byłem prawnikiem, pisałem do rządne pisma, umowy spółek, bo wtedy się dziennie zawierało 10 spółek, 8 się likwidowało, w poniedziałek się pisało 10, do likwidacji szło z końcem tygodnia 8. I to był biznes na taki zupełnie tępy, ale bardzo przyzwoicie płatny, bo wcale to było takie proste potem porządkowanie rynku. I to zaczęło, no nauczyłem się tego zawodu w jakiś sposób, prawda? Nie będąc, bałem się tylko sądu jak ognia, bo będąc na prawda? Nigdy nie uczyłem się prawa sądowego i bałem się tych wszystkich proceduralnych sztuczek. I tam zawsze największym wysiłkiem szedłem, ale gdzieś jako taki prawnik firmowy i negocjatywny, więc to się zaczęło. A w 90 roku wraz z pieniędzmi nagle z taką jakby nieśmiałością kupiłem pierwsze obrazy. Prawda? Bo miałem pieniądze. Po prostu miałem pieniądze, że to jest możliwe, że można przekroczyć pewien Rubikon, że ja mogę iść i kupić obraz, który nawet w mojej imaginacji się nie mieściło, że kiedyś może wisieć coś więcej niż katalog na półce wisieć na ścianie. No więc wtedy zaczął się bardzo intensywny okres, który zaczął pociągać inne zmiany, bo kolekcjonowanie to jest pewien nauk. W sensie finansowym, stale było mało pieniędzy, więc trzeba było założyć firmę inwestycyjną, duże wydawnictwo i tak kolejno, żeby stale było tych pieniędzy za mało, żeby kupić następny obraz, bo te ceny szły bardzo wysoko i to chyba jest dokładnie tak, szczerze mówię, tu nie ma żadnego przekłamania ani przekoloryzowania, no i tak do końca lat 2000 te zakupy były, wszystko podporządkowane w kolekcjonowaniu, zarabianiu pieniędzy, sposób w jaki żyłem, czyli budowanie olbrzymiego domu galerii, gdzie są czy pokoje tylko i wszystko jest otwarte, taką przestrzeń ekspozycyjna. I wszystko to robiłem już pod kątem jakby tej swojej, nie chcę powiedzieć pasji, tylko jakby wciąż nie mogąc zrozumieć, że ja to naprawdę mam. Były takie momenty po pierwszych dwóch, trzech latach, że ja w nocy wstawałem, wyłączałem alarm, szedłem tam do salonu czy do jadalni i świeciłem światło, żeby uwierzyć, że ja naprawdę te obrazy mam, że one, te, które wiszą w muzeum, znaczy nie to, że ukradli ktoś dla mnie z muzeum, tylko że to jest ci sami autorzy i te same prace wiszą również u mnie, nawet być może w lepszej odsłonie, w sensie wartości i klasowej. I tak to wchodzi, jeden świat wchodził w drugi, tutaj nie ma, ale nie było jakiegoś planu, żadnego, to był zbiór decyzji, które gdyby profesor Opałek mi nie zaproponował pracy, to bym nie pracował. Po habilitacji dostałem propozycję od Jana Woleńskiego, znanego części osób, żeby przenieść się do filozofii. Też Bóg mnie szczególnie obrażał, tu filozofów na sali, no tylko, że no wtedy kolekcjonowałbym motyle.
taki zbiór właściwie, życie jest takim zbiorem, ja bym powiedział, kontrolowalnych przypadków. Tak bym powiedział. On, mamy na nie wpływ, ale w gruncie rzeczy jest ciekawe, że pewne rzeczy się siedzi, myśli, a potem albo mamy tą możliwość i robimy coś, albo nie. Więc te światy wchodzimy jeden w drugim. To nie było tak, że ja wiedziałem już jako dzidziusz tak, że dużo krzyczałem, bo miałem silną żółtaczkę i dlatego, że wszyscy orzekli, że będę adwokatem, prawda? Nie, to był zbiór pewnych przypadków, w przypadku tego świata biznesowego ciekawego, dlatego, że nic nie mam sobie do wyrzucenia, nie miałem żadnego postępowania karno-skarbowego, nie miałem, raz jeden próbował naczelnik pewien, bo nie załatwiłem protekcji dla jego córki, ale go straszliwie sponiewierałem, to był koniec. Nie mam jakiegoś nic za uszami po prostu. I to strasznie fajne dla filozofa i teoretyka wziąć i zbudować osiedle. To jest straszna satysfakcja. To jest przekroczenie jak z tymi obrazami kolejnej przestrzeni, kolejnego świata. To niesamowite. Niech się mury tną do góry. To naprawdę jest fajne, że człowiek się czuje jakby inaczej spełniony. Czy jak zaczynał się kampus, czy z niczego budowaliśmy tą strefę, nie mając na zakup biurka, ci się chwalili, dostawali mastersy biznesu w telewizji, twórcy rzekomi, a ja nie miałem za co biurka kupić, nie mówię dla siebie i dla swojej sekretarki specjalnej w strefie ekonomicznej, żeby to urządzić jakąś tą działalność, no, wprowadzić pierwszych inwestorów. Fascynujące i wcale nie mówię, jak to jest niesamowite, bo mi strasznie pomagało, ale przecież co ja to planowałem? No niczego nie planowałem, niczego. Zaproponował mi bycie prodziekanem profesor Wójcik, już nieżyjący, którego bym wymienił jako trzeciego, uznawany w naszych czasach, miał pseudo Krwawy Sylwek, no to już po tym wiadomo było, że nie jest to taka tylko pozytywna konotacja. Strasznie dużo się od tego człowieka nauczyłem, nie żyje od wielu lat. Człowieka z innego świata wówczas, człowieka no, instytucjonalnego i wydawało się, że krótko potrwa nasza współpraca. Ja byłem bardzo młody, on był już bardzo dojrzałym profesorem. Wspaniale pracowaliśmy, zaprzyjaźniliśmy się, pozwolił mi zreformować wydział. Zresztą wskutek choroby zostałem bardzo wcześnie w ISP. Będąc prodziekanem, dziekanem wydziału, no, chory bardzo, leżał na ojonie. I to było fascynujące, żeby zmieniać ten wydział jako młody, najmłodszy, samodzielny wówczas. Pracownik nauki kierowałem wydziałem, po prostu. I nagle zobaczyłem, że zupełnie fajni ludzie, jedni ci, którzy byli jakby wyświęceni w pewnej, to było pierwsze moje instytucje, kontakty z prawdziwą instytucją, którzy byli wyświęceni tradycji, to wyjątkowe wały, ci tacy pokrzywdzeni pokolenia, ale odkryłem masę na wydziale ludzi ciepłych, wspaniałych, mądrych, którzy mnie wspierali w tych reformach, bo przecież byłem stosunkowo jak na tamte warunki bardzo młodym człowiekiem. I to też fascynujące było. Wracałem strasznie zmęczony, no ale coś się działo i wobec tego, przy tego nie mogłem planować, kiedy profesor Wójcik zadzwonił i powiedział, czy mógłby pan być u mnie prodziekanem. Zaczęłaś taka instytucja, ze 14 lat do dzisiaj jestem członkiem Senatu i tak dalej, ale to była bardzo duża aktywność w uniwersytecie i niczego bym tu nie opluł. Powiedziałam, po co, a niepotrzebne, masę rzeczy się nauczyłem i wydaje mi się, że niczego nie schrzaniłem w jakiś ewidentny sposób. Zresztą no, te przedsięwzięcia istnieją. Tylko system finansowy, który był współtwórcą reformy w uniwersytecie, został już zderegulowany w znacznej mierze. No, jeśli są kłopoty finansowe, więc jak są kłopoty finansowe, to jest centralizacja. Więc ten świat absolutnie bym go bronił, tylko kawałka mi mówiła, to było niepotrzebne. Pewne akcje były niepotrzebne, pewne niepotrzebne spory, kłótnie, konflikty, może tak, ale działalność fascynująca i ona wtedy człowiek jak siada do komputera, żeby coś własnego, mądrego czy głupiego napisać, to jest jak dar od Boga, bo ma się tak zajęty, że wtedy ten czas jest celebrowany, jest piękny. A w jakim stopniu w każdym z tych światów poruszał się pan profesor z emocjami, a w jakim stopniu z jakąś racjonalną podejmował pan profesor decyzje oparte na jakieś racjonalne rozumowanie?
I myślę, że pierwotnie jestem kobietą, to w tym sensie, że ja się kieruję intuicją. I zawsze jest ta intuicja, jakby, ja nie wiem, nie chcę tu takich filozoficznych jakichś rekursów robić, bo nie tak było pomyślane to, co chciałem tu mówić, czy ewentualnie komentować. Natomiast ja zawsze się kieruję jakąś całkowicie niedyskursywną, pierwotną intuicją, albo czegoś wcale nie chcę, albo coś czuję, albo czegoś nie czuję. Tak mi się wydaje. Natomiast tu mnie już się odbywa racjonalizacja. Jak to zrobić, żeby to zrobić najlepiej? Po prostu. Więc ja, bo to takie można łatwo mowę trawę mówić. Mi się wydaje, że dlatego mam tak dobry kontakt, często lepszy z kobietami, w sensie takiego poznawczego, że ja podobnie. Po pierwsze nie konkuruję z nimi, a one ze mną, a po drugie jak gdyby mamy podobny sposób odczuwania. Natomiast mężczyźni bardzo często, chociaż to jest nic nie warto w ogólnie, ale jakby się zaczynają w taką racjonalizację, analizują coś, chcą sprawdzić, czy to tak działa, po prostu. I ja to jest raczej dla mnie ostatnia instancja. Najpierw decyduję, a potem dobudowywuję uzasadnienie, czy liczę, czy sprawdzam, czy to się opłaci i tak dalej. Wobec tego mi się wydaje, że jestem takim zupełnym intuicjonistą. Ja czasami nie wiem dlaczego, co żyję. Zresztą jak piszę tekst naukowy, jeśli go piszę w ogóle, ale piszę niestety przez mała profesora Proszka, za dużo tych tekstów piszę. Dlatego są takie nędzne, ale jak piszę, to najpierw go piszę, a potem wymyślam przepisy. Żeby tak wyszło, że naukowy. Dzwonię do Marka, albo dzwonię do Wojtka Załowskiego i pytam, czy ten facet Iksiński mógł to powiedzieć, a jeśli tak, to gdzie, żeby tak wyszło, że nie wymyśliłem z końca palca wszystkiego. Zawsze zakładam, że w końcu ktoś się połapie, że to ten Bartek już wie, natomiast, że to tak wygląda. Po prostu ludzie nie żyją tak długo, żeby te bzdury wszystkie czytać naukowo. Po prostu nie ma ludzkiej siły, no po prostu można policzyć. 2000 książek można w życiu przeczytać naukowych. Więcej się nie da, bo człowiek wtedy zaczyna fiksować i potrzebuje terapii. Wobec tego muszę wymyślić, znaczy antycypować. Czyli co, intuicja czysta. Taka inteligencja, bym powiedział, taka intuicyjna, która mówi, to chyba powinno tak być. A potem sprawdza, słuchajcie, on mógł to powiedzieć, no pewnie, że mówił, no. Ja pana profesora mam naprawdę zawsze i przyjemność i nie mówię tego tylko dlatego, że tu siedzę, znać już kilka lat i wydaje mi się, że trochę, na pewno jest wiele tajemnic, ale trochę poznałem i wiem, że pan profesor ma no, wielką intuicję do ludzi. I ta intuicja naprawdę na przestrzeni tych kilku lat się sprawdzała. Na początku wydawało mi się czasem, że profesor rzuca wyroki bardzo szybko, tylko że kurczę, zawsze to działało. I jak to jest z doborem współpracowników, budowaniem zespołu? Czy to też jest intuicja, czy jakaś przemyślana strategia, która prowadzi do zbudowania takiej grupy ludzi, z którymi można coś zrobić? I to nie jest tylko nauka, bo nawet nauki humanistyczne, czy społeczne, w jakich się obracamy, to też jest jednak praca zespołowa, mimo że wszyscy sądzą, że to tak Heidegger czy jakiś Wittgenstein siedzieli w klasztorze. Czy to jest przypadek? Czy to jest taka filozofia przypadku, filozofia intuicji? Czy jednak jakieś celowe działanie, jakieś zalążki tego są w doborze ludzi, z którymi się współpracuje? Ja myślę, że tu nie ma dobrego, nie mam, nie odpowiem, bo bym właśnie trochę zaprzeczał tej pierwszej tezie, że ja, nie. No mi się wydaje, że każdy człowiek obdarzony minimalnym jest to, jak chce, bo czasami my nie chcemy wiedzieć, prawda? No jeżeli w ciągu 30 lat pracy, czy 28, zjawiają się fajni, najzdolniejsi ludzie w ciągu tych 30 lat, no to znowu nie trzeba być Wittgensteinem, prawda, żeby zobaczyć, że są tak nastęcko zdolni po prostu, że trzeba się nimi próbować ich skaptować. No, w moim własnym interesie, ze względu na moją własną potrzeby, że tak powiem. Tak samo jak można się pomylić, oczywiście, ale nie w tym zakresie, nie? To znaczy chodzi tylko wyraźnie, takim plus mój jest taki, że ja się nie tyle przyglądam ludziom, co ja ich słucham. Że ludzie przestali się w znacznej mierze w świecie słuchać.
prawda? Często ludzie na świecie i w Polsce mówią, Jurek, to jest niesamowite, że ty zacząłeś od zdania, w którym skończyłeś pół roku temu czy dwa lata temu rozmowę. To znaczy, że słuchałem kogoś, że nawet jeżeli może to nudzić, prawda? Trzeba ludzi słuchać. I jakby to żadna wiedza, żadna intuicja, żadna inteligencja, jeżeli się jest pokornym wobec tego, słuchaj uważnie innego. Jeżeli ktoś ma coś za uszami, czyli jest kręci, jest, udaje coś, to on się wysypie w 25 minucie. Każdy z nas, prawda? Wcześniej czy później, no jak w tym opowieści o kijach do golfa, prawda? Że leworęczna, ona jest leworęczna, prawda? Wcześniej czy później wydobędziesz siebie, no po prostu się zdradzisz, że coś grasz, że czymś nie jest. Natomiast my się nie słuchamy bardzo często. Z różnych powodów, to jest tak w świecie naukowym, o czym nie mówiłem, ale w tym świecie instytucjonalnym. No jak się organizuje konferencję, w ciągu dnia jest 27 referatów, to przecież żaden człowiek, może jakaś muszka afrykańska jest w stanie tego wysłuchać, bo człowiek na pewno nie, prawda? Można wysłuchać jeden referat, dwa, koniec, prawda? Ale wysłuchać, albo coś robić, albo nie robić. Jeżeli już czytasz to bardzo uważnie, masz prawie wyrywać te słowa z karty, albo nie udawać, że się czytało, że się przeparkowało. I tak samo jest chyba z ludźmi, my się nie słuchamy od dłuższego czasu. Każdy chce powiedzieć swoje, ma w tyle głowy różne swoje problemy i musi szybko wypowiedzieć swoją kwestię i iść dalej, prawda? A czasami opłaca, że to nie jest żadna moja zaleta poza jednym, że czasami po prostu pozwól mówić innym i oni ci wszystko powiedzą, po prostu. Wcale nie musisz mieć intuicji, oni sami ci powiedzą to. I potem tylko uważnie się zastanów, czy nie masz jakiejś takiej kalki własnej, bo bywa, nie? Że my wprowadzamy pewne uprzedzenie, bo kogoś lubimy, więc my mu go tłumaczymy nawet z jakiejś fałi, a kogoś nie lubimy, więc prowadzimy coś w rodzaju holowania, bo ktoś nam nie leży i próbujemy zobaczyć tylko ten gorszy aspekt. Natomiast jeżeli się uważnie kogoś wysłucha, jeżeli się z tym człowiekiem jest w kontakcie, to wcześniej czy później jest. Chyba nie ma wątpliwości. Chyba nie ma wątpliwości. I myślę, że też teraz młodzi ludzie, jak obserwuję studentów, młodych ludzi, całkiem młodych ludzi, oni się przestali słuchać. Nie ma rozmów. Nie wiem, czy Państwo i ci w średnim wieku, troszkę moim i całkiem młodzi to potwierdzają, nie ma rozmów. Myśmy przegadali całą młodość w Rzaczku czy gdzie indziej. Mówiliśmy falowo o literaturze, o sztuce, o filozofii. To były takie, nawet jeżeli to było często takie mało kompetentne, no to były fale, a to literatura iberoamerykańska, a potem odnowienie tej amerykańskiej, północnoamerykańskiej, a to szwedzka literatura. Zawsze coś było przedmiotem niekończącym się rozwój. Ja mam wrażenie, że ludzie się dzięki tym mediom, młodzi ludzie komunikują, a nie rozmawiają. Zasadnicza przekazują sobie informacje. Więc ja myślę, że ten nawyk wypracowany jeszcze z moimi tymi pierwszymi przyjaciółmi w czasie tych pierwszych debat studenckich pozostał i do dziś pamiętam, o czym gadałem z Wyjasem, z Witkiem Szymańskim, oba jak Państwo w przypadku Wyjasa wiecie, tymi moimi pierwszymi przyjaciółmi, ten nawyk wsłuchania się wzajemnego pozostał. Myśmy się wspierali, piliśmy panią wódkę, ale to były to może nieporadne rozmowy, ale one były niekończące się. I tu się coś wycierało. Ale, a dzisiaj nie słuchając innego, nie masz, jesteś wciąż jakby w tej sytuacji, to inni mnie uczą, a nie ja. Wystarczy mi tylko pozwolić, żeby mi tyle ważnych rzeczy powiedzieli. I wobec tego nie ma tu żadnej zalety, tylko powiedzmy minimum absolutne przyzwoitości. Na komuś do cholery zadajesz pytanie, to wysłuchaj odpowiedź. A ja mam wrażenie w uniwersytecie często, że rozmawiam jak z dzieckiem, jak moja córka była maleńką dziewczynką, to ona mi zadawała pytanie, jak wygląda kosmos, a ja nie zdążyłem odpowiedzieć, bo od razu zadawała pytanie, ile włosów ma małpa, prawda? I ja mam cały czas wrażenie z częścią moich kolegów uniwersyteckich, że tak rozmawiam, a jak już się zabieram do tej małpy, to mnie pytają, jaką kołdrą można przykryć florydę. I w którymś momencie mówię, ja mam to gdzieś, po prostu nie będę z nimi rozmawiał. Szkoda czasu. Widać, że nie słuchają, oni są zajęci jakimś swoim myśleniem, bo chcą kupić kołdrę, bo po prostu ich nie interesuje. Właściwie, jakbym im powiedział, umrę jutro,
na nowotwór. Mam terminalnego, zostało mi 12 godzin życia, to mi wychodzi, ale dzisiaj po południu jeszcze masz wobec tego czas. To mi załatw coś. No. Więc ludzie się przestali słuchać i myślę, że jednym z takich klęsk cywilizacyjnych jest to, że my potem przez terapeutów, psychologów i psychiatrów odpytamy to, co można zadzwonić, powiedzieć Zośka, ale powiedz ty, po prostu. No, wystarczy, że powiedzieć numer telefon. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Myślę, że czas, żeby dać Państwu możliwość zapytać o coś Pana Profesora. Ponieważ to jest śniadanie mistrzów i Pan Profesor powiedział, że ta relacja jest nieprawdziwa, chciałam zapytać o sferę taką bardziej rodzinną. W jakim może tak matematycznie procencie, w jakiej sile Pan był, czy jest autorytetem, mistrzem dla własnych dzieci i jak rodzice dla Pana byli mistrzami, jak, znaczy nie proszę tutaj o zwierzenia, tylko o taką radę, która jest uniwersalna i która może nam pomóc w relacjach z bliskimi. Ja dlatego nie poruszałem tego świata rodzinnego, każdy z nas ma doświadczenia w swoich związkach, w swoich rodzinach, dlatego że to jest bardzo, nie tylko, że jest jakiś element intymności, ale nie o to chodzi, tylko że to jest tak subiektywne, że ja nie wiem. Mi się wydaje, że żadnej relacji mistrzowskiej nie było. Myślę o córce, mam jedną córkę, już dzisiaj dorosłą kobietę, po 33,5-letnią, więc no już dorosłą, która, żeby się znaczy, której mamy bardzo dobre relacje, ale która, żeby mieć mnie z głowy, opuściła ten kraj. Żeby nie być przy apodyktycznym ojcu i żeby w jej mniemaniu apodyktycznym, bo nie wydaje mi się, żeby tam miała ogromną wolność. Wydaje mi się jednak, jak już mam osobiście powiedzieć, że jestem znacznie lepszym ojcem niż mężem, dlatego że bardzo dobre mam kontakty z Kaśką, z moją córką. Myślę, że prawdziwe, autentyczne. To jest rzeczywista więź, trudna czasami, ale ona chciała udowodnić. Ona chciała powiedzieć, że bez ojca, który znajduje rozwiązania na wszystko, też sobie poradzi. To chwała jej za to. Zaczynała od rozdawania ulotek po skończeniu LLM-ów na prestiżowej uczelni, na ulicy. No i jakoś tam próbuje sobie poradzić. Oczywiście, no ja sam mówię, dziecko, no wspaniale ci idzie. Rzeczywiście, no jak na osobę, która pracuje w buciku, jesteś na pewno najlepiej za to nagradzana, tyle że przeze mnie. No. Potem, żeby jeszcze bardziej autonomię wzmocnić, kupimy jej dom w Londynie. Fajnie, no, ale mamy prawdziwość. Jest w porządku. Z nią jest w porządku. Ja uważam, że jako ojciec niczego nie spieprzyłem w szczególności. Natomiast w związku z bliskimi innymi, a myślę tutaj o żonie, moi rodzice bardzo wcześnie umarli, więc ja bardzo wcześnie byłem sam. Ojciec, byłem dzieckiem, miałem 6 lat. Wobec tego, no właściwie można powiedzieć, ojca nie miałem. A matka była całe życie chora, no i zmarła stosunkowo bardzo wcześnie. Więc trudno mi powiedzieć o jakiejś takiej relacji. Natomiast gorszym jestem mężem, bo te jednak aktywności dają mi tą cenę. Nie ma ludzkiej mowy. Ja jestem często, mam poczucie winy. I to mówię zupełnie szczerze, ja to mówię tak samo do Eli, mojej żony, jak i tą samą kobietą, jestem 37 rok, wobec tego no, jestem raczej jak kruk, prawda? Więc to nie chodzi o to, że szalałem, prawda, i uwodziłem, biegałem, prawda, jak przystało na starzejącego się profesora uniwersytetu w okresie andropauzalnym, który już mam za sobą, tylko dlatego, że ja tak bardzo przychodziłem już zmęczony, no, że to taki pożytek dla wszystkich, za wyjątkiem własnej żony. Nie myślę tu oczywiście o relacjach seksualnych, czy nie tylko o tych, tylko że ja jestem wspaniały, byłem wspaniały dla wszystkich, tylko nie dla żony, bo już byłem tak zmęczony, że ona mnie rozbierała i kładła spać i reanimowała o 6 rano, prawda? Wobec tego mi się wydaje, że jak mam poczucie winy, to takie poczucie winy okupywane rzeczami, obrzydliwe, drogimi, kosztownymi prezentami, mówiąc przepraszam cię kochanie, ale jeszcze pół roku, prawda? I tak to trwa już ze 20 lat. Więc ja myślę, że jestem mało atrakcyjnym samcem i partnerem, mimo że byłem w porządku. Ja jestem fair, jestem lojalny, uważam, że lojalność jest ważniejsza od miłości, absolutnie. Tyle tylko, że nigdy, tu mam zawsze poczucie winy.
po prostu mam poczucie winy. Co do Kasi nie mam poczucia winy, żadnego związku na zasadzie autorytetu. Budowałem to wprost, dając Kasi ogromną wolność i tłumacząc tylko kilka sytuacji granicznych, w których bardzo ją proszę, żeby nie wdebywała mnie na 16 czy 15 lat narkotyki, nawet szkoły, bo te wszystkie zagrożenia mówiłem, nie masz całkowitą wolność, wszystko jest dla ludzi z jednym wyjątkiem, że jak przekroczysz pewną granicę będzie. I dzisiaj no już jako dorosła kobieta mówi mi, że miałem rację. No i mówi mi dziękuję. Nie przychodzi to łatwo, córką nie jest tak, dzieciom nie jest tak łatwo mówić rodzicom dziękuję ci. Nie za to, że mi kupiłeś domek w Wimbledonie, tylko za całkiem co innego. Miałaś rację, wiesz, miałaś rację. W sumie to rzeczywiście jest przesrane wszystko, tak mniej więcej ona mówi, wiesz, i ty miałeś rację, nie miał. Więc myślę, że w tym sensie chyba byłem uczniem, że nigdy nie był domem. Zawsze była raz, że dzieci zawsze, zwłaszcza ci osoby w średnim wieku, które mają 20-letnie dzieci, wiedzą, że zawsze będą atakować rodziców i będą spowodować ich świat. Więc nie było mowy, a później to jest tak, że właśnie ustawienie takiej relacji, szanujmy się do cholery, ale nie udajmy, że ktoś jest ważniejszy, to nie ma sensu. I to działa. Natomiast bardzo dobrze, bardzo szczęśliwy układ z kobietą, która chce być ze mną, ale ja mam wciąż poczucie winy, że tak naprawdę no, czuję się nawet jak nie wiem, jak chcę gdzieś w pięknym miejscu dom, nad pięknym morzem, w pięknej wyspie, to ja mówię, kupić, myślę, to przynajmniej zmarzę część tego, bym spokojnie zająć się swoim, prawda? Jest tym coś obrzydliwego, prawda? I tu czuję się winny, no autentycznie myślę, no nie, to przecież nie o to chodzi, nie tak się buduje więź, kupując bardzo kosztownego czegoś, prawda? I to tyle. Więc nie czuję się tu w żadnej mierze, czuję się pozytywnie, bo niczego nie zaniedbałem, nie spieprzyłem, bo to po drodze było przecież. Każdy mężczyzna ma, nie może aspiruje do świętości, każdy miał gorsze sytuacje, coś przechodził, ciężej, miał jakieś okresy swoich rzeczy, trudniejsze momenty w życiu. My też, bo to kobiety myślą, że to one zmagają się ze starzeniem, poczuciem niedowartościowania, fizjologicznymi zmianami, że kobiety mają menopauzę, no ale faceci mają andropauzę, która zwłaszcza w sferze psychicznej jest bardzo dotkliwa i bardzo nas dużo kosztuje. Często my w ogóle się możemy po tym podnieść, prawda? Więc to nie jest tak, to tu myślę, ale nigdy nie były to relacje myślą. Po prostu ja ich jakoś instynktownie odrzucam. Po prostu odrzucam i myślę, że jakbym zapytał moich współpracowników, których ze których patrójka tutaj jest i powiedział, czy oni tak to odbierają, myślę, że będzie jasne. Chyba by tak Marta, która tu patrzy, powiedziała, że jestem przyzwoitym facetem, włączana z feministką, dodatkowo bardzo wrażliwa, jestem wulgarny, prawda? Ale ona powiedziała, że jestem porządnym facetem, jestem przyzwoitym facetem, a nie widziała miszki, prawda? Chyba dla jaj, nie? I tyle. Także, że to jest właśnie taka dekonstrukcja tej głupawej, szklanej relacji, bo to szklana relacja, nieprawdziwa, taka nie może istnieć. Jeszcze czas na jedno pytanie, mamy 4 minuty. Może to pytanie jest zbyt ogólne, ale chciałem zapytać pana profesora, co pan sądzi o obecnym stanie Uniwersytetu Jagiellońskiego? Ja myślę, że to pytanie nie jest zbyt ogólne, zbyt dramatyczne, dlatego że mnie jest na to pytanie, wczoraj był jubileusz, a ja nie byłem, mimo że jestem członkiem Senatu, ale nie, to nie było kontestowanie, tylko nie zdążyłem wrócić. Natomiast mnie jest niezręcznie odpowiadać, bo wtedy, kiedy zrezygnowałem publicznym wystąpieniem z kandydowania na rektora, to było w 2005 roku, czyli 9 lat temu, przedstawiłem program, który jest niezbędny działań, żeby uniwersytet stał się lepszy. W sensie no, bardziej wpisywalny w europejskie jakby standardy. Europejskie, nie chodzi, najlepszy na świecie, skłonność do emfazy polską. I dzisiaj ja myślę, że uniwersytet jest jakiś, bo jak mi dzwonią dziennikarze, a panie profesorze, może by pan
Może by pan skomentował, bo pan musi mieć czarną Freudę po tym, co pan wtedy mówił, bo tam było dość dużo prasy i teraz żadnej nie ma. Natomiast mi się wydaje, że nie ma jakby zarysowanej, są tutaj koledzy z uniwersytetu, gdzie aktywni, zarysowanej perspektywy, jaki ten uniwersytet ma być. I ja o to mam żal, to jest mój uniwersytet, jest mi bardzo bliski, kawał życia poświęciłem działając na, dla dobra wspólnego, nie jako profesor, który dostaje pensję za wykłady. I to można by prześledzić na kilku. Ja niestety jestem zaniepokojony. Sytuacja finansowa na pewno jest trudna, to nie ulega kwestii. Jestem członkiem Senatu, który budowany system finansowy. Ja się na tym po prostu znam. Jest bardzo duży, rosnący, ukryty deficyt. Ja to wiem, bo kiedyś przygotowywałem z kwestorem plany rzeczowo-finansowe, więc ja to czytam. Ja to umiem przeczytać. Natomiast chodzi o coś nawet bardziej niż o pieniądze, bo rządzący w końcu rzucą uniwersytetowi trochę, no bo gdzieś trzeba delegację zabierać, prawda? Chodzi o coś więcej, jaką wizję uniwersytetu budować. Nie ma elitarnych programów dydaktycznych, nie ma studiów dla cudzoziemców, bo bez tego uniwersytet współczesny nie może przetrwać, prawda? Nie można, kiedy nie ma kształcenia, no poza medycyną i to jest ta szkoła norweska, nie ma nigdzie równoległego kształcenia w języku obcym, czyli na angielskim, no bo to jest łaciwe. Prawda? No jak może uniwersytet funkcjonować? No jeszcze jedziemy na grantach, ale te granty często stają się substytutem zakupu kawy i wyjazdów zagranicznych, prawda? Na konferencje one nie mają, nie tworzą jakby podstaw dla budowy instytucji badawczej. To negatywne. No pozytywne jest to, że ten uniwersytet, jakby mu się przyjrzeć w historii, zawsze był w kryzysie. Wobec tego no, to kryzys ma już pod kontrolą, prawda? No, XVIII-XIX wiek, no to właściwie to była nieznacząca szkółka, prawda? W XX wieku, no to też znane raczej w międzywojniu szkoły lwowsko-warszawską, jakoś dziwnie nam się kojarzy Lwów i Warszawa, nie Uniwersytet Jagielloński. Pewne odnowienie nastąpiło po wojnie, bo dużo profesorów z innych centrów, Wilno, Lwów zasiliło uniwersytet, odbudowano pewne struktury. Natomiast to też, żeby tak nie być takim no, starzejącym się prawda, człowiekiem, który mówi, jak ja byłem, to było wspaniale, a teraz, no ten uniwersytet był, jest chyba w kryzysie. Nigdy nie było jakiejś takiej wizji, prawda, zbudowania uniwersytetu. Poza tym ci państwa, są takie osoby, bo widziałem kolegę jednego, nie mówię już o moich współpracownikach, bez dużych projektów, bez współpracy międzynarodowej i światowej nie da się zrobić dobrego uniwersytetu, na to trzeba dużo pieniędzy, a żeby na to mieć pieniądze, trzeba specjalizacji. No nie da się robić wszystkiego, prawda? Jak my powołujemy 50 nowych kierunków studiów, likwidujemy 53, to już widać, że coś jest nie tak. No nie da się, żeby zbudować jeden program do wykształcenia, trzeba lat i naprawdę dużych pieniędzy i mądrych ludzi, którzy to mają realizować. Więc ja myślę, że z jednej strony jest w tej chwili na pewno stan, który da się określić mianem kryzysu i finansowego, i takiego intelektualnego. Nie sugerowałbym się tutaj tym, co często się mówi, że w rankingu szanghajskim, chyba szanghajskim, jesteśmy na 472 miejscu. To też jest nieprawda, po prostu. Znam dużo uniwersytetów europejskich i powiedziałbym bez przesady. To jest raczej kwestia tych danych. No, przegrywamy w całości, prawda, na tej liczbie studentów obcych, prawda, na kształceniu obcym i na tym, jak są kryteria przygotowywane i rozliczane te różne wskaźniki, indeksy. I na pewno nie jest to uniwersytet, który jest 500. No nie, no to już mimo wszelkich tym, to kwestia doboru kryteriów, prawda, ale na pewno to nie jest to, co chciałbym, czy co chcielibyśmy, nasza odpowiedź, mówię nasza, czyli ludzi z mojego świata, zespołów, to jest tak, że jak już, no to uciekajmy do przodu, wobec tego róbmy co możemy sami, a nie nadwiadujmy, że inne rzeczy gdzieś są. Jak to będzie, no nie wiem, no dobrą odpowiedzią jest to, że uniwersytet tym się odznacza, że stale. No, był to komunistyczny uniwersytet, potem się rekonstruował w latach 90. próba dopasowania byłego komunistycznego uniwersytetu do potrzeb już takiej trochę bardziej urynkowionej struktury, a teraz znowu wpada w naturalny, nie dlatego, że ja nie byłem rektorem, bo tu bylibyśmy Harvardem akurat. No, przecież Państwo wiecie, jakie pieniądze za tamtymi instytucjami stoją, my jesteśmy jeszcze do tego tak naprawdę żebrakami. No,
tak finansowo, ja nie mówię o pensjach, już powiedziałem świetnie. Jak lekarze. Lekarze mają pieniądze, profesorowie uniwersytetu, a pacjenci nie mają lekarzy, bo po prostu nie ma na leczenie, nie ma na badacz, to nie trudno. To jest trochę tak samo, że myśmy zbudowali coś rozwiązanego. No źle, to wymaga cały system. Nie ten uniwersytet wymaga gwałtem reformy, ale ja myślę, że rzeczywistość, ta gombrowiczowska rzeczywistość, że ta pupa będzie rosła, w końcu wszyscy ją pocałują, no to w końcu o nich dojdziemy. Że ta reforma będzie wymuszona rzeczywistością, po prostu. Bardzo dziękuję, panie profesorze, nasz mistrzu.